Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, kolejny dzień spędzamy na wspólnym gołębniku. Wczoraj gościliśmy u kolegi Sebastiana Ostoi, gdzie zostały wypuszczone gołębie z WG Mazury. One tam odchodziły o godzinie chyba 7 rano, zostały wypuszczone. Miały przed sobą lot 300 kilkanaście kilometrów, nie pamiętam dokładnie ile. To one tam widzieliśmy, doleciały, no w połowa ich doleciała, ale te co przyszły to były w bardzo ładnym, bardzo ładnej kondycji i dobry czas miały. Natomiast teraz jesteśmy znowu na WG Kosakowo. Tutaj się odbywa dzisiaj koszowanie na lot. Już który to jest lot? Was siódmy. To jest szósty lot sponsorowany. Szósty? Szósty lot w ogóle jest to. Jest konkursowy. Sponsorowany, taki krótszy. I on będzie kilometr 100, tak? 100. 100. Nagrodami są przedstawiciele, produkty od firmy Goldwings. Tak, Goldwings, od Centrum Zdrowia Ileśna Dolina. Ileśna Dolina. Fundują takie Goldwings. Goldwings wiem, że funduje tam 8 worków karmy, plus tam gadżety. Centrum Zdrowia cały pakiet pierzeniowy. Ileśna Dolina tak samo jakiś pakiet tam. Także tutaj robimy też już taką metodą, że jak Maciek wspominał, że po co to gdzieś oblatywać przy gołębniku, gubić te gołębie albo jakieś krótkie. No mówię, to jest strasznie. Lepiej. Dzisiaj no, nasze puszczamy, bo puszczamy, bo trenują do oddziału, no to jest tych gołąb już, nie? Rozbity jastrząb go chwycił, ale no, udało mu się wyrwać, ale już do lotu niestety nie pójdzie. 48 gołębi, będziemy 47 dawali do oddziału i one gdzie też tutaj pójdą notabene na ten lot. Żeby sobie przetrenowały po prostu troszeczkę. W oddziale, przepraszam, będziemy mieli lot jakiś? 170 chyba parę, połczyn zdrój? Tak, połczyn zdrój. Natomiast tutaj mamy odległość 100 km i miejsce wypuszczenia. Słupsk. Będziemy tutaj też rano my na... Tak, jak pierwszy lot konkursowy, tylko że chyba pojadę trochę bliżej, bo tam nie wiem, czy to pole już nie jest zaorane, nie chcę tam się zakopać gdzieś. My będziemy tutaj filmować przylot. I patrzeć co się rejestruje, natomiast Maciek będzie no niestety znowu poszkodowany, nie będzie tego oglądał. Później na szczęście ja mam nadzieję, że na finale to jednak ktoś inny pojedzie, nie? Ale tak jak na małym finale pojechał Paweł, tak na finale też ktoś pojedzie. No tutaj mamy ostatnio tych gołębi z tego małego finału, bo właśnie teraz jesteśmy po tym locie, przyszło 340 chyba 9, ale tam jeszcze chyba doszły parę, tak? Już poza czasem, kiedy był system nie rejestrował. Natomiast teraz zobaczymy dokładnie ile ich jest, bo trenowałeś się wokół gołębnika, czy nie? Znaczy, były trenowane, nie były wypuszczone tak na wolno, na kąpiel, na takie... Żeby wyszły sobie po prostu, tak, obrót taki. Z tym, że no, mówię, muszę to ograniczyć, ze względu na to, że tak, gołębie były wypuszczone, nie widziałem, żeby się zrywały, tam jakieś sobie polatały. Gołębie wypuściłem o 11, wołałem na przykład je o 1 z powrotem do gołębnika, to praktycznie wszystko skoczyło. Później dwa przyleciały po 15, jeden jeszcze po 17 i dziś o dziwo rano przychodzę do gołębnika, trzy sobie spacerują po klapach, czyli gdzieś sobie też odleciały. Zobaczymy później, kiedy będziemy mieli listę gołębi zakoszowanych, ile ich jest, czy też na statystykach widzimy, które wcześniej były, których brakuje, to każdy będzie mógł tam zobaczyć, tam na stronę internetową, kiedy się wejdzie, to można wszystko zobaczyć. Dzisiaj tutaj zobaczmy, gołębie mamy w klatkach, tak jak zwykle pakowane. Adrian nam pomaga tutaj łapać po 16 sztuk i tak po tyle też wkładamy do koszy transportowych. Czy one dzisiaj będą też leciały z innymi gołębiami, to jest oddziału z kolegów? Tak. Znaczy to jest nawet nie tylko z oddziału, to... Z okolicy po prostu. Z różnych oddziałów przynoszą. Ja myślę, że to jest tak, że te gołębie mają później, nie przyjdą do całą paką. Muszą troszeczkę, one się będą rozciągały, troszeczkę inaczej to ten lot wygląda. Zawsze takie wypuszczenie. Wypuszczenie większą grupą. No, jak jakiś głupi, no to pójdzie w inną stronę. No my tutaj też te nasze gołębie z tego małego gołębnika właśnie zobaczmy, tego białego, nasz gołębnik go tak nazywamy. One też będą gdzie na tym treningu. No oczywiście chyba na tym, w niedzielę jeszcze będą leciały, to jest oddziałem. Później jeszcze przed gołębiami tutaj w ogóle i na wspólnym gołębniku, chyba przed naszymi też jest w środę planujesz ostatni lot zrobić. W środę planujemy też taki krótki 90 km. No i w sobotę, finał. Jak pogoda oczywiście pozwoli. Miejmy nadzieję. Prognoza jest taka, że raczej się powinno udać. Teraz już na szczęście zaczęły się te takie dni, już nie są takie gorące. Nie ma już takiego ukropu. No, jest lepiej troszeczkę. O której planujemy te gołębie wypuścić jutro? 6:30, 6:40 napisałem. No zobaczymy, patrzeć. Jutro jak będę... No my jedziemy na zachód, tam jest ciemniej po prostu. Tam jest ciemniej, tak. To wszystko zobaczymy, jak to będzie tam na miejscu. Popatrzymy sobie teraz jeszcze, ile mamy tutaj tych gołębi zakoszowanych. Już mamy 188 sztuk tych gołębi. Mówię, czym prędzej gołębie puszczone, tym lepiej. O, Adrian nam pomaga, jemu to idzie szybciej, ja tu pomagałem też łapać, to mi tak wolniej idzie zdecydowanie.
od razu widać młody człowiek, to od razu ma ruchy inne też. Słyszymy cały czas tutaj, z uwagi na to, że jest lotnisko Babie Doły, tutaj wojskowe, to tutaj cały czas to marynarki wojenne tutaj. Zaraz zobaczymy dużo śmigłowiec jakoś leci, myślę, że tak mi się wydaje. Leci, leci. Jeden z naszych kolegów pracuje, kolega prezes oddziału w Kościerzynie, Arkadiusz Brzeziński, jest żołnierzem zawodowym w jednostce lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Tam są śmigłowce MiG-24 bodajże, z tego co pamiętam. No, dobra. Póki co patrzymy tutaj, będzie, jak będzie wyglądało koszowanie. No i jeszcze zobaczymy sobie, jak te gołębie później... Nie były zakoszowane już, nie? Tego nie pamiętam. Zobaczymy, chyba tak. Dobrze. Słyszymy tutaj, koszowanie już się zakończyło. Mamy zakoszowane razem 353 gołębie tutaj z wspólnego gołębnika. Trzy zostają dalej. Te same co ostatnio? Tak, te same. To jest. Aha, to jest co innego, a za chwilę go pokażemy właśnie. Świeża rola. Przed nami jeszcze. No, to ja szukam. Przepraszam, przed nami jeszcze koszowanie gołębi tutaj z tego naszego gołębnika. Nie, nie, pokażmy go. To ja szukam. To jest gołąb o numerze PL0479. Ale to tu z naszego gołębnika. 18149, to jest gołąb Krzyszka Zimińskiego. On brał udział w lotach. Dzisiaj tutaj Maciek mówi, jak wypuścił, to taki stres mieli, bo jastrząb atakował. No szkoda, ale będzie sobie pauzował. My nie mamy takiej presji, żeby go wstawiać. Ten nie pójdzie. Kolega teraz tutaj, Adrian, widzimy, on nam pomaga, łapie i za chwilkę będziemy koszować gołębie z tego naszego gołębnika. Czyli do tych 353 gołębi dojdzie jeszcze 47 gołębi z tamtego gołębnika. No i tutaj oczywiście nam jeszcze przynieśli koledzy tutaj z okolic też gołębie do wywózki na trening. Ponad 100 gołębi oprócz tych. Czyli to będzie około 600 gołębi gdzieś pójdzie na lot. Gołębi więcej będzie. Nie? Tutaj też mamy miło, bo 4 więcej niż ostatnio było. 4 więcej, w ciągu dnia przyszły. No nie wiemy, czy to nawet jakiś nie zginął, czy ktoś nie... Nie wiem, czy takie duże ilości nam się tak może męczyć. Tych statystyk, bo te statystyki to po prostu doprowadzają mnie do szału. Znaczy do stresu. No. Ja też dzisiaj patrzyłem, tutaj jednego nie było, czy coś, a później za chwilę był i to tak... Co innego to mówię, gdy to by było, mówię całkiem... Tylko moje gołębia, to mówię, że... No to jest właśnie tego, z tym naszym gołębnikiem mamy mniejszy stres po prostu, bo jak my nawet, możemy sobie pozwolić, żeby nie, że tak powiem, nie leciał, bo nie będzie brał udziału w nagrodach, ale to nam to nie przeszkadza. No, jutro planujemy 6:40, dzisiaj w nocy ma przyjść front burzowy. Jutro słyszymy jeszcze, być... tutaj, zobaczmy, cały czas tutaj trwają loty jakieś, cały czas słychać śmigłowce jak latają. No, jutro ma być dobrze. Dobrze. No i zakoszowaliśmy już gołębie na lot na wspólnym gołębniku. Zobaczmy, patrzymy sobie jeszcze dokładnie, lot 6 sponsorowany i mamy listę zakoszowanych gołębi. Na internecie mam to taki w prosty sposób zrobione, żeby szybko było wszystko czytelne. Widzimy, że są 353. My co sobie tak robimy, że tam, gdzie o Maciek jest w tej budce, zanim koszujemy, tutaj sobie na tym komputerze, na tym sprawdzamy, a w międzyczasie tutaj kolega Adrian złapał te gołębie z naszego... Jest już odbity. Tutaj widzimy pierwszy gołąb, który został zakoszowany na ten sam lot. 7261, to jest spółki Jerzego Kostorza, Krysia Dożółkiewicza, drugi Adama Piwowarczyka, trzeci jest Zbyszka Leksiaka. I tak po kolei, no ten 500, nie, to nie jest 559, to jest ten, co się odbił, a 539 ostatnio pechowo się nie odbił. No za co, 538 i pomału sobie te gołębie tutaj też będziemy tutaj koszować. Tych gołębi mamy 48 sztuk, tamtego zostawiłeś ze skrzydłem rozwalonym. Tak. To jest gołąb kolegi Krzysztofa Zymlińskiego o numerze końcowym 149 0479 numer oddziału. Teraz mamy 240 był Reinharda Mula, a teraz jest Zbyszka Leksiaka kolejny 18548. Tak. Tylko cały numer sprawdzę, bo takich o numerze 053 tutaj jest chyba 7 4, chyba 11 sztuk jest, tak pokaż. To są gołębie od kolegi Zbyszka Leksiaka i od kolegi Adama Piwowarczyka z oddziału 053 Myszków. Teraz mamy znowu spółki Jerzy Kostosz, Ryszard Żółkiewicz, to jest 7228 gołąb. Teraz mamy Płowego, to jeden jest też, będzie od Kostosz Żółkiewicz spółki 7256. Tam mamy i Szpaka, i Płowego. Szpak to jest z Martina Wanzona, z tego co pamiętam, z rodowodu. Tam na internecie, na stronie Nasze Hodowle, możemy sobie te gołębie znaleźć i w każdego rodowodu zobaczyć. I Zbyszka Leksiaka 18555. 053 numer oddziału, zgadza się? Tak. O. Także mamy co robić, my tutaj tam dość wcześnie zaczęliśmy koszować, no bo
przy mniejszej ilości osób. Nas tu jest teraz troje, tam jeszcze kolega był przez chwilę, ale poszedł. Cały czas musimy tutaj patrzeć. Tak, 425 to jest kolegi Sebastiana Wardęgi z oddziału Wielecko-Czarnkowskiego. Chyba tak, nie Czarnkowsko-Wielecki, czy Wielecko-Wielecko-Czarnkowski. On to najlepiej wie. Zbyszek Kolekciak znowu był, 18571. Tutaj kiedy loty się zakończą do tych klasyfikacji, będziemy mogli zrobić dużo, bo te loty wspólnie, które te gołębie odbywały, to sobie też taką zrobimy listę jakby startową, listę później konkursową. Porównamy to sobie, zobaczymy jak tutaj wyglądała rywalizacja, jeżeli te gołębie byśmy, że tak powiem, razem mieli i razem klasyfikowali. No ale przed tymi gołębiami tutaj mam nadzieję, że ich troszeczkę zostanie, to tutaj z gołębnika tego naszego to jeszcze troszeczkę lotów zostało. W oddziale mamy teraz lot trzeci, a trzy loty są jeszcze przed nimi. Dwa takie, trzy oddziałowe, cztery przepraszam, jeden taki o nic, tak jak to mówią, passe walk. To jest 300 czy 400 km stąd, tak? Nie, 320. 315. No zobaczymy. Maćka wtedy nie będzie, on będzie na wczasach, to zobaczymy czy go zakoszujemy, bo to jest coś takiego, że te gołębie by trzeba było wtedy przygotować jakoś, a ja niestety nie jestem tak biegły jak kolega Maciek. To jest, żebym jakbym z pierwszym, to bym miał pierwszy. Dobra, mamy kolejny kosz. Adrian tutaj nam sobie przestawia wszystko. 17 gołębi o Rafała Posonia mamy. O, co ciekawe, tak jakby ktoś zobaczył ten gołąb po numerze 31-33, z tego co pamiętam, to na listach oddziałowych figuruje jako chyba najlepszy lotnik oddziału na razie po dwóch lotach. Także Rafałowi gratulujemy. Rafał dał dwa gołębie do lotu tutaj, do lotów konkursowych, które były tutaj na gołębniku. Dotrwał jeden, ale widzimy sobie doskonale, on tutaj radzi. Nie ma może tych pierwszego konkursu, nie miał drugiego, ale tam był troszeczkę dalej, ale po dwóch lotach jego, że tak powiem, wyniki były takie, że pozwoliły mu zająć to pierwsze miejsce w oddziale. Nie, Rafał Sonia jest chyba najlepszy lotnik na razie. 37-33. Co ma pan numery? Ten ma numer 3096, to jest Arka Koniecznego. To jest gołąb, który z tego co pamiętam był pierwszy konkurs zdobył w oddziale, ostatnio na locie na 2580 gołębi. 3724 to jest Jana Bochęczaka. Takich gołębi tutaj mamy 3 z tej hodowli, to są 0236 początek, oddział Raba Wyżna. 479 to jest Zbyszka, tego Krzyszka Zmińskiego, 152 końcowy numer. Kolega Krzysztof mieszka w Rybnie pod Kłobuckiem, no lotuje teraz w oddziale, nie wiem, to jest chyba Wieluń 2, tam jest problem, bo tam chyba na stare lotował nawet w oddziale Ozimek, to dość daleko, a teraz na młode będzie lotował, lotuje w oddziale tym Wieluń 2, chyba to się tak nazywa. Teraz 19803 to jest gołąb od Adama Piwowarczyka. Jakby ktoś zobaczył rodowód tego gołębia, notabene, to powiem, tam jest taka ciekawostka, bo tam jest taki gołąb. Ojciec tego gołębia jest gołębiem z 2000 roku, a dziadkiem z 99. I to są gołębie ciągle płodne. To jest taki, że tak powiem, podstawowy gołąb, no, rozpłodowy, ale to był też super lotnik. Teraz mamy 206, 290. Roberta Zguda. Na ostatnim locie te trzy gołębie Roberta, chyba piąte, trzecie, czwarte, dwa piąte. To był jego. Tak, odbił się Robert Zgód też. 236, zgadza się? Tak, 236 i 237 to są gołębie pochodzące, z tego co pamiętam, z Iwana, po dzieciach, po synach Iwana, po wnuczki, to są wnuczki albo prawnuczki Iwana. Od Herbotsa. 158. To musimy monitor troszeczkę większy, daj jeszcze jeden dać, żeby było widać, bo my musimy stać, żeby odczytać. Dziadkowie tak mają gorzej, a tu Adrian sobie doskonale radzi. Widzisz dobrze, nie? Widzę. No, jaki był numer 17061? O, Tomka Rumińskiego. W niedzielę się z Tomkiem umówiliśmy, także loty, które on w oddziale ma, to będzie chyba trzeci lot też podobnie jak tutaj u nas. On wygrywa na razie. 3099? Pojedziemy sobie go. Tak, to jest Arka Koniecznego gołąb. Ciekawe, Karkowi idzie w tym roku. On tam lubi na wczasy jeździć, także on tam nie dopilnuje pewnie za bardzo, ale się zapytamy go. 241 to jest też Roberta Zguda gołąb. Tam sobie rodowody, mówię, każdego jednego gołębia rodowód możemy zobaczyć na internecie. 18523 Zbyszka Leksiaka. I tam w rodowodach Zbyszka występują zarówno i po dzieciach króla, i po pazurka tego, który zginął. Po takich czołowych jego lotnikach są gołębie z tych właśnie, po mistrz 459, król 543.
Połowę to jest od Kostor Żółkiewicz. Nie. 220 Robert Zgudy. Dobrze, dobrze, to jest ten. Odbił się? Tak, się odbił. Tak się zgadza? Tak. O, 34 sztuki mamy już zakoszowane. Został nam ostatni kosz. Chyba tam powinno być 13 gołębi. Tego jednego zostawiłeś, nie? Tak, tak. No. Chyba, że coś doszło. Nie, to jest 13. 13, czyli się zgadza co do sztuki. No i to na dzisiaj będzie koniec za chwilkę. To już 18.37, już chyba o 16.30 zaczęliśmy koszować te gołębie. Troszeczkę zawsze schodzi przy tym. O. 35 też Robert Zgut, to jest. Oczywiście 37 teraz jest, tak? 220 tam były 237, teraz jaki masz numer? 237. Szpak to będzie Reinharda Mula, 231. Reinharda Mula był gołąb chyba drugi ostatni, ale to nie ten, tylko był chyba 240 z tego co pamiętam. 6876 to jest gołąb Sebastiana Wardęgi. 37. 37, przepraszam. Zbyszka Leksiaka, no i ten pechowy, który się ostatnio przyleciał w tej grupie 7 gołębi. Jak się okazało, później 6 pierwszych w oddziele było, ale on się nie odbił. No dzisiaj za chwilkę będziemy przerabiać ten wlot. Tam taki mamy wadę, jedne zaraz pokażę, też to 4 cm grubości deska była. Tam się nie zwróciłem uwagi na to, na jak mówią szef z boso chodzi, ale tak się zdarza niekiedy. 40, pinot 1,39, to jest Janusza Szalkowskiego gołąb. Arka Koniecznego 31,12. Oczywiście oddział 0,99 odolanych to jest. Janusz Szalkowski 0,244 to jest chyba Iława. Z tego co pamiętam. No, z wiekiem to pamięć się, że tak powiem, gubi, to już tak nie ma człowiek dobrej pamięci. Teraz też jest odbij go. Jeszcze raz próbuj. 81,89 to jest Adama Piwowarczyka. 43 sztuki. 44, 139 Reinharda Mula. Teraz jest 45 Reinharda Mula. Znowu 8,98 gołąb. Zostały nam jeszcze dwa, czyli się dokładnie co do sztuki będzie zgadzało. 46 to jest Jana Bocheńczaka. 32,41 i to też chyba Jasia będzie, co? Nie pamiętam. 33,79. Jana Bocheńczaka. Podbił go. Nie odbił się. Teraz 33. Nie, to jest Arka Koniecznego. Dobrze. Czyli 47 sztuk. Tyle co policzyliśmy. Jest już na lot zakoszowany. O, za chwilkę tutaj zobaczmy. W programie naszym to jest bardzo łatwo zrobić. Wszystko tutaj zakańczamy koszowanie. Zamykamy opcję tą. Klikamy opcję, ikonkę wyślij i teraz już kurde, kiedy jesteśmy na internecie, to na stronie internetowej tutaj sobie o, wejdziemy przy okazji. Mamy gołębie pocztowe, stąd nasze golebniki. Wybieramy sobie tutaj na NG Kosakowo, wybierz loty i patrzymy. Jest lot numer 06, Słupsk, 100 km. No, czas startu tutaj skorygujemy, napisaliśmy 6.30, 6.40 tam będzie, no zobaczymy jak będzie i lista koszowania. Widzimy te gołębie, które są tutaj 47 sztuk, każdego jednego widzimy. No przy okazji, kiedy klikniemy na danym gołębie, to sobie możemy zobaczyć, jakie pozycje zajmował. Tutaj widzimy, mamy też tutaj zrobioną taką na szybkiego klasyfikację AS, ale to jest tylko klasyfikacja AS zrobiona dla gołębi, które były loty. Zobaczmy tutaj, weźmiemy, zobacz listę. O, dla gołębi, które były do tej pory na tych lotach, tutaj tylko dla tych, to widzimy pierwszym gołębiem, który tutaj wygrywa z tą sumą prędkości po tych 5 lotach, to są te gołębie oprócz lotów oddziałowych Roberta Zguda, dwa gołębie Zbyszko Leksiaka, Arka Koniecznego, Roberta Zguda, znowu Bocheń, no i tam po kolei te gołębie się pokazują. Nie mamy zrobionej klasyfikacji dla takiej złącznej dla lotów oddziałowych, gdyż no, mamy troszeczkę problem z tym, że tu są inny rodzaj danych, jest tutaj, pracujemy nad tym, ale z uwagi na to powiem szczerze, że są te takie piękne dni, tego to nie tylko na samym chlebem człowiek żyje, że tak powiem gołębiami, zajmuję się też innymi rzeczami, ale to pomalutku sobie tutaj wszystko zrobimy. Tak, ale w każdym razie, czy to loty oddziałowe, czy loty
tutaj ze wspólnego gołębnika możemy online na żywo rejestrować. Także zobaczmy, tak wygląda wieczór. Gołębniki są tutaj z tej strony, to widzimy. Popatrzmy, jeszcze tu przejdę. Na razie nie ma żadnego deszczu, nic tu pogoda też jest zapowiadana, że powinno być wszystko dobrze. Maciek pojedzie z gołębiami, tu będę na miejscu. Tu będziemy rejestrować ich przylot i też filmować, żeby każdy, kto nie może tutaj przyjechać, mógł zobaczyć, jak one sobie tutaj wchodzą. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.